I nie wiem, czy wam teraz to powiedzieć od razu, czy trochę się z wami podroczyć, bo mam wycenę naprawy tego drona DJI FPV. Drona, którym pizgłem w ścianę. I drona, w którym trochę rzeczy się połamało i trochę z niego odpadło. I ta wycena to... €145,73. Czyli po dzisiejszym kursie to jest 667 zł za części zamienne, usługę naprawy i odsyłkę drona z Niemiec do Polski. Powiem szczerze, uczciwa kwota. DJI zrobiło zdjęcia drona, którego do nich wysłaliśmy. Ja i Karol. Karol z dronami.pl, czyli właściciel drona, który radośnie pożyczył mi go do testów. To była świetna decyzja. A ja go po prostu rozbiłem. Świetna. No więc dostaliśmy zdjęcia, które tak naprawdę zgadzają się z tym, co wysłaliśmy. Wiem, bo rozebrałem tego drona do tego samego stopnia i sprawdziłem. W wycenie mamy tak. Przednie prawe ramię, uwaga, 5,88 euro netto. Front right landing gear antenna board, czyli w tej stopce pod ramieniem jest antena, 5,04 euro netto. Drone protective frame, cokolwiek to jest, w sumie kosztuje 2,50, to nieistotne, to jest czekolada, też było zepsute. Drone heatsink module, to jest układ chłodzenia, który był pod wentylatorem i do niego domontowane było IMU i mocowanie gimbala kamery. 7,50 i kurde, to jest najdroższa część na tej liście. 7,56 euro. Drone upper shell, to jest ta górna obudowa kolorowa, albo przejrzysta, albo zielona. Ona w Polsce jest wyceniona na jakieś 60 zł. 69, 59. Niemcy sprzedadzą ją mi za 6,30 euro netto. Ekstra. Drone Fan 7,56, czyli tyle samo co Drone Heatsink Module. Dwa śmigiełka po 3,15. Tyle. Tu wychodzi 47 euro 46 centów netto za części. Plus 50 euro robocizna, plus 25 euro odsyłka. To są bardzo uczciwe ceny, bardzo uczciwe stawki. Patrząc na te ceny i porównując to z kosztem wykupienia DJI Care za 919 zł, do tego pierwsza wymiana 1259, tak, 1259, do tego drona można by w ten sposób 3 razy rozbić, 3 razy naprawić i wciąż zostałyby ze 200 różnicy. Ciekawe w tej wycenie jest to, że ramię drona zostało podzielone na części, bo prawdopodobnie silnik jest sprawny, bo nie wierzę, żeby całe ramię z silnikiem było wycenione na 5,88 euro. Porządny silnik kosztuje ze 30 euro, a 5,88 to musi być sam plastik. Reszta rzeczy też za drobne. Ceny tańsze jak do Mavica. Ciekawy jestem, ile te części bym kosztował w detalu, bo jeśli drone upper shell, ta część w Polsce w detalu będzie kosztowała 60 kilka złotych, 69 cena sugerowana, a tutaj w serwisie kosztuje to niecałe 6,5 euro, można bezpiecznie założyć przelicznik cena netto w euro razy 10 około i daje nam to cenę brutto w detalu w sklepie. 6,5 euro przeliczamy na około 65 zł. W tym wypadku radiator 7,5 euro około 75 zł. Moduł ramienia 5,8 euro, czyli około 60 zł. Drone Protective Frame, czymkolwiek by nie był, tu 2,5 euro. W Polsce po podatkach wszystkim 25 zł. Kurczę, to są dobre ceny za części. I w takim wypadku cała ta nagonka na DJI, że jest zrobiony z plastiku i że będzie się łatwo łamał i naprawa będzie kosztowała fortunę. No argument, że tak powiem, to upada ten argument. Dalej w to nie wierzę, bo to jest tak jakby coś za tanio. Ale kurde, no w rubryce rabat nie ma napisane dla youtubera minus 50%. Rabat jest zero. No nic, tylko się rozbijać. Jak pomyślę sobie, że za części poszło 47 euro, a
jak raz pierdzielnąłem porządnie Bumblebee w poprzeczkę bramki, w słupek bramki. Ta naprawa mnie kosztowała prawie 5 stówek i musiałem sobie to przełożyć sam. 500 zł. A tu 667 i ktoś to zrobi za mnie, to jeszcze mi wyśle. No nic, ja tam się cieszę, bo będę musiał oddać Karolowi trochę mniej niż się spodziewałem. Dużo mniej niż się spodziewałem. I to jest informacja, która jeszcze bardziej utwierdziła mnie w fakcie, że ja sobie kupię tego drona. Bo to nie jest takie straszne, jak się wszyscy na początku obawiali. Nawet jakby kamera miała się zepsuć, to nowa kosztuje 700 zł w Polsce. To już jest pewna informacja. A jakbyście się dzięki temu namyślili do zakupu DJI FPV, to można w moim sklepie. W ogóle się nie obrażę, nic a nic. A jak już kupicie, to wtedy można wziąć udział w konkursie i sobie wygrać na przykład Mini 2. Tak tylko mówię. To co? Do następnego. Hej.